Szanowni Państwo, chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać na konferencji prasowej parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Konferencja prasowa zorganizowana w Kraśniku w związku z ogłoszonymi na dzień 16 listopada wyborami samorządowymi, między innymi wyborami na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Bardzo ważne wybory przed nami i przed całą Polską. Proszę Państwa, niech mi będzie niezmiernie miło i to dla mnie rzeczywiście zaszczyt, bo tak zacnych gości, parlamentarzystów ziemi lubelskiej jeszcze w Kraśniku tylu nie gościliśmy. Aha, dobrze, dziękuję. Dziękuję. Chciałem bardzo serdecznie powitać wieloletnią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, było przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest z nami pani poseł Elżbieta Kruk. Witamy serdecznie. Jest z nami również wieloletni prezes Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu Lubelskiego, były minister pracy i polityki społecznej, obecnie koordynator wyborczy w województwie, w starej części województwa lubelskiego. Przywitamy pana posła Krzysztofa Michałkiewicza. Witamy serdecznie pana posła na Sejm RP, niekwestionowany autorytet w dziedzinie edukacji. Witamy pana posła Lecha Sprawkę. Witam serdecznie pana profesora, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, który wiele razy zabiera głos z mównicy senackiej w sprawach dotyczących Kraśnika. Witamy pana profesora Henryka Ciocha. Chciałem również serdecznie powitać senatora Rzeczpospolitej Polskiej z tej ziemi, z ziemi kraśnickiej. Witam pana doktora Grzegorza Czeleja. Jest z nami, proszę Państwa, pan Marek Wojciechowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, bardzo aktywny. Witam serdecznie. Niech mi będzie przyjemność powitać przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości ziemi kraśnickiej, posła dwóch kadencji Rzeczpospolitej Polskiej, starosty kraśnickiego, a obecnie zastępcę burmistrza miasta Kraśnik. Witamy Jarosława Stawerskiego. Jest również z nami pan dzisiaj w dniu wolnym od pracy. Jest z nami pan Mirosław Włodarczyk, a za chwilę myślę, że dowiemy się. Witamy serdecznie pana Mirka. Chciałbym bardzo serdecznie tak licznie zgromadzonych mieszkańców Kraśnika powitać. Chciałbym serdecznie powitać media regionalne, Telewizję Polską, Telewizję Trwam. Witamy serdecznie również media lokalne, dzienniki ogólnopolskie, dzienniki regionalne oraz dzienniki oczywiście nasze kraśnickie. Proszę Państwa, nie przedłużając, chciałbym teraz poprosić o głos szefa powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Stawerskiego. Bardzo prosimy. Pani poseł, panowie posłowie, panowie senatorowie, panie burmistrzu, szanowni państwo, państwo z mediów, witam bardzo serdecznie na tej konferencji prasowej, którą zwołaliśmy, bo chyba czas ku temu, by Prawo i Sprawiedliwość w powiecie kraśnickim, w mieście Kraśnik pokazało, że jesteśmy przygotowani do wyborów. Z wyjątkiem tego, że nie jesteśmy przygotowani do tej konferencji prasowej, bo ciągle coś piszczy, ale mam nadzieję, że przestanie piszczeć. Słuchajcie Państwo, wybory w powiecie kraśnickim, wybory w mieście Kraśnik, jak i wybory samorządowe 16 listopada w całej Polsce to próba, kolejna próba, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Polską będzie rządziła prawica, czy Polską będą rządzili ludzie prawi i sprawiedliwi, ludzie, którzy nie boją się podejmować wyzwań, czy też będziemy w Polsce marazmu, w Polsce, gdzie rządzą lokalne sitwy i gdzie rządzą lokalne układy. Ja chciałbym w swoim krótkim jak gdyby
głosie wstępnym powiedzieć Państwu, że tak naprawdę powiat kraśnicki to jest bastion Prawa i Sprawiedliwości. W eurowyborach uzyskaliśmy 48% poparcia w powiecie kraśnickim. Teraz, jeśli chodzi o miasto Kraśnik, uzyskaliśmy prawie 42%, czyli daje nam to dobry start, dobry przyczynek do tego, by optymistycznie patrzeć na wybory na stanowisko burmistrza, do Rady Miasta, a także do Rady Powiatu i w perspektywie skłaniać się ku temu, że być może będziemy sprawować władzę w powiecie albo sami, albo z jakimś miłym nam koalicjantem. Nie wiem, czy Państwo wczoraj czytaliście wpis na Twitterze pana Jacka Pałasińskiego, który w sposób bardzo bezobsesowy, dziennikarz TVN24, przekazał na Twitterze taką oto informację. Jak będzie wyglądać Polska, kiedy Kaczyński dorwie się do władzy? Jak on? Będzie niedomyta, rozmemłana, obleśna, nieestetyczna, z zepsutymi zębami. Niedouczona, agresywna, cwana, pozbawiona elementarnej szlachetności ducha, zadufania w sobie, gardząca wszystkim i wszystkimi, a przede wszystkim bezgranicznie głupia. Takiej Polski chcemy, czy taką Polskę można kochać, szanować? Napisał na Twitterze, na Facebooku pan Jacek Pałasiński. Ja chciałbym tutaj w tym miejscu przy tak zacnych gościach odpowiedzieć panu redaktorowi Jackowi Pałasińskiemu, rocznik 52, bo sprawdziłem w Wikipedii, ile ten pan ma lat i czym się zajmował, że ta Polska pisowska, Polska Jarosława Kaczyńskiego jest w Kraśniku od 4 lat. Jest w Kraśniku od 4 lat, bo właśnie ta Polska lokalna, pisowska w Kraśniku nie ma twarzy tych ludzi, którzy byli przez 15 lat. Nie ma twarzy rozmemłanej, nie ma twarzy niedomytej, nie ma ludzi bezzębnych, bo poprzednik ponoć bał się dentysty, to muszę panu Pałasińskiemu powiedzieć, poprzednik z Platformy Obywatelskiej. Nie ma twarzy ludzi agresywnych, nie ma twarzy ludzi, którzy nie są szlachetnego umysłu. Ma twarz ludzi przyjaznych miastu, przyjaznych społeczeństwu, bo po 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości w osobie burmistrza Włodarczyka i w osobach radnych, których kilku widzę tu na sali, ta twarz Prawa i Sprawiedliwości w Kraśniku jest twarzą normalną, taką jak powinna być każda twarz człowieka będącego w polityce zarówno lokalnej, jak i w polityce polskiej. I to, co pan Pałasiński pisze w bardzo obraźliwy sposób, atakując bezpardonowo Jarosława Kaczyńskiego, który ma tę twarz tu w Kraśniku w osobie burmistrza Włodarczyka, jest to po prostu coś niebywałego, coś tak agresywnego i tak podłego, że musiałem to dzisiaj zacytować, żeby podać przykład małego Kraśnika, 36-tysięcznego miasteczka, że tu jest twarz PiSu, twarz normalnego społeczeństwa, normalnego miasteczka, ludzi, którzy chcą coś zmienić, coś dokonać, bo przez 4 lata burmistrz Włodarczyk i Prawo i Sprawiedliwość w Kraśniku coś dokonało. Wprowadziło normalność, wprowadziło normalny dialog ze społeczeństwem i coś robimy dla tego społeczeństwa. Ja przepraszam za emocjonalny ton, ale musiałem to powiedzieć i dziękując za to, że Państwo przyszliście, dziękując za to, że koledzy senatorowie i koleżanka posłanka przyjechali i koledzy posłowie, chciałbym zaapelować do moich kolegów, senatorów, parlamentarzystów, żeby dali szansę jeszcze raz Mirosławowi Włodarczykowi, by mógł jeszcze raz 4 lata w ramach z tak zwanej poręki Prawa i Sprawiedliwości prowadzić Kraśnik przez kolejne 4 lata. Dziękuję. Szanowni Państwo, chciałem teraz poprosić o zabranie głosu pana posła na Sejm RP Krzysztofa Michałkiewicza, koordynatora wyborczego lubelskiego lidera PiS. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, 4 lata temu Mirosław Włodarczyk zgodził się wystartować w wyborach na burmistrza Kraśnika. 4 lata temu wygrał z kandydatem Platformy Obywatelskiej i po wielu latach złych rządów udało się wprowadzić do Kraśnika normalność. Chciałem za te 4 lata mu serdecznie podziękować i pogratulować.
to były lata dobre dla Kraśnika, mimo tego, że Kraśnik 4 lata temu był w bardzo trudnej sytuacji. To były lata, w których Mirosławowi Włodarczykowi udało się zrealizować wszystkie zapowiedzi, które w kampanii głosił. Dziękuję mu także za to, że także w tych wyborach zdecydował się, zgodził się podjąć trud kandydowania i podjął się rządzić Kraśnikiem, być burmistrzem Kraśnika w następnych 4 latach. Chciałem podziękować za to, że zgodził się być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w tym tak ważnym dla nas mieście. Zarząd Okręgu Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie pozytywnie zaopiniował tą kandydaturę. Także Wojewódzki Zespół Wyborczy zatwierdził kandydaturę Mirosława Włodarczyka na burmistrza Kraśnika. Chciałem mieszkańców Kraśnika poprosić o to, żeby jeszcze raz obdarzyli go zaufaniem, żeby dali mu szansę dokończyć tą misję, którą rozpoczął 4 lata temu, żeby mógł wykorzystać te możliwości, które przed Kraśnikiem stoją, żeby mieszkańcy Kraśnika żyli w mieście, które jest dobrze zarządzane i które wykorzystuje te możliwości, jakie daje Polska, nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, to wszystko, co składa się na współczesną Polskę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wystąpienie pana posła Krzysztofa Michałkiewicza. Teraz, proszę państwa, poproszę o wystąpienie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza miasta Kraśnik, pana Mirosława Włodarczyka. Pani poseł, panowie posłowie, panowie senatorowie, wszyscy tutaj zgromadzeni, media, jest mi niezmiernie miło, że jesteście tutaj razem ze mną w tym dniu. Dziękuję za te piękne słowa zaufania. Są to słowa, które każą mi spojrzeć na to, na tą moją decyzję dalszego kandydowania z wielką odpowiedzialnością. Nie sposób jest nie wrócić do okresu sprzed 4 lat, kiedy stawałem, kiedy postanowiłem kandydować na jakże zaszczytne stanowisko burmistrza miasta Kraśnika. Byłem świadomy odpowiedzialności, jaka na mnie ciąży. Odpowiedzialności, ale takiej samej odpowiedzialności, której byłem nauczony zawsze. W swojej karierze zawodowej 20-letniej lekarza, taką odpowiedzialność miałem zawsze. Zawsze podejmując decyzję, pracując w szpitalu od 20 lat, leczyłem tysiące osób, które były w oddziale kardiologii. I chyba pewnie nie ma tutaj ani jednej osoby, której bym rodziny nie leczył, albo przynajmniej znajomego. I zawsze to robiłem w sposób odpowiedzialny. I ta sama odpowiedzialność kazała mi podjąć decyzję odnośnie startu w wyborach i wziąć się odpowiedzialności za mieszkańców miasta Kraśnika, za Kraśnik. Tak, to ta sama odpowiedzialność. Była to także odpowiedź na wszechobecną patologię. Może funkcjonować cud niepamięci, ale warto wracać także po to, żeby czasami to przypomnieć. Wszechobecną patologię, która trawiła różne dziedziny społeczno-gospodarcze w Kraśniku. I to nie tylko narastające zadłużenie, ale niespotykana arogancja władzy. Musicie państwo wrócić do tamtych myśli, do tamtych czasów. Dzisiaj jest łatwo przejść obok. O malwersacjach finansowych, o tym, o czym rozpisywały się prasa, telewizja, to tytuły z pierwszych stron gazet. Nie było miło mi także jako mieszkańcowi Kraśnika to wyczytywać i tym żyć. Oczywiście ja się nie będę rozwodził w tym temacie. Sprawy znalazły swój epilog w sądzie, w wyrokach sądowych.
To każdy o tym wie, każdy, kto w tym mieście mieszka i w tym mieście żyje. Ale to nie tylko arogancja, nie tylko sposób sprawowania władzy, ale także zapaść gospodarcza. Nie mogłem się pogodzić z tym, że miasto Kraśnik się nie rozwija, że miasto Kraśnik słabo się rozwija w porównaniu z innymi miastami, że spółki miejskie są w opłakanym stanie. Chcieliśmy to zmieniać. I takim wyzwaniem był rok objęcie ślubowanie i praca na rzecz miasta. Była to ciężka praca. Od samego początku była to bardzo ciężka praca, żeby stworzyć warunki do rozwoju miasta. Bo rozwój miasta to rozwój gospodarczy miasta, a rozwój gospodarczy to inwestycje. Inwestycje, których tak bardzo brakowało w mieście, które były potrzebne. Bo oczywiście oprócz pięknego PR-u potrzeba było czegoś bardzo namacalnego. Trzeba było coś, co będzie widać w tym mieście. Oczywiście najważniejszą rzeczą wydawała się strefa ekonomiczna. I tak właśnie było. Zagospodarowanie terenu pod inwestycje w Kraśniku Budzyń, propozycja dla inwestorów. Przystąpiliśmy do projektu, nowego projektu, który opiewał na ponad 7 milionów 100 tysięcy złotych. Z tego dofinansowania 5 milionów 300 tysięcy pozyskaliśmy. Proszę Państwa, to był naprawdę ciężki czas pracy, przygotowania tego, przeprowadzenia tej inwestycji. My jesteśmy teraz na finiszu. Robimy jeszcze instalację burzową tylko. Jest gotowy teren pod inwestorów, 24 hektary przygotowane. Bo rozwój gospodarczy to miejsca pracy, które są tak bardzo potrzebne. I mamy taką nadzieję, że tam będzie 500 miejsc pracy. Spodziewamy się tego. Pojawiły się już firmy, które są. Przejeżdżamy, jest firma Ortiz, jest firma, będzie powstawała firma przetwórstwa owocowego. Dzisiaj prowadzimy zaawansowane rozmowy z 15 podmiotami, około 15 podmiotami, które wyraziły chęć i potencjalnie chcą być w strefie ekonomicznej, chcą tutaj otwierać swoje zakłady. To jest dopiero przyszłość miasta. Miasta, który nie będzie oparty tylko na jednym zakładzie, na fabryce łożysk stocznych, ale będzie oparty na wielu gałęziach przemysłu. Będzie ta dywersyfikacja, że jak się coś stanie z fabryką, a niech coś się z Chińczykiem, przepraszam, w cudzysłowiu stanie, to są miejsca. Jest alternatywa dla innych, dla osób, które tam pracowały. To ważny element. Jeżeli będzie strefa, myślimy już o tym, myślimy daleko, sięgamy w przyszłość. Chcemy rozszerzać strefę ekonomiczną. To nie tylko 24 hektary. Jeżeli będą chętni, to będziemy dalej poszukiwać. Ale strefa ekonomiczna to jeszcze trochę za mało. To także profesjonalna oferta inwestycyjna dla wszystkich, przygotowana przez nas. Ta oferta trafia naprawdę do wielu, wielu krajów. Trafia do wielu ambasad, przedstawiamy je. Jesteśmy aktywnie, poszukujemy inwestorów. Powstało biuro obsługi biznesu. Poszukujemy aktywnie osób, aktywnie poszukujemy przedsiębiorców, którzy będą chcieli zainwestować w strefie. Wsłuchujemy się także, powołana została Rada Społeczna Biznesu. To jest ciało doradcze, którym się posiłkuje w podejmowaniu wielu decyzji. To ważna rzecz, bo trzeba się wsłuchiwać w potrzeby właśnie przedsiębiorców, potrzeby przedsiębiorców naszych tutaj lokalnych. Udało się wiele rzeczy. Nowa energia dla Kraśnika, dostawa i montaż instalacji solarycznych dla 878 domostw. W tym roku ta inwestycja będzie zakończona. Już spotykam się z osobami, które korzystają z tego. Naprawdę to dużo. Inwestycja 7 milionów 749 tysięcy złotych. Z tego dofinansowanie, proszę Państwa, 6 milionów 587 tysięcy. Nie ma lepszych pieniędzy
pozyskanych ze środków unijnych, które bezpośrednio trafiają do mieszkańca, a tutaj trafiły bezpośrednio do mieszkańca. Rozpoczęliśmy rewitalizację parku imienia Jana Pawła II. Pierwszy etap. Prace są, będziemy kontynuować to w następnym roku. 2 399 000. Miejsce, które było zapuszczone w centrum miasta Kraśnika, będzie pięknym miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców Kraśnika. Rozpoczęliśmy inwestycje budowy hal sportowych. Jako radny miasta Kraśnika w kadencji 2006-2010 dopominałem się prawie na każdej sesji. Budujmy hale gimnastyczne, budujmy sale gimnastyczne dla młodzieży, dla dzieci. Nie tylko jako ojciec dzieci zaniepokojony tym, że większość zajęć odbywa się po korytarzach, na salach zaadoptowanych. Walczyłem o to, żeby te sale gimnastyczne powstawały. I tak rozpoczęliśmy budowę sali, najpierw w Trójce, sala, która nie nadawała się do użytku, groziła, nie była już elementem bezpiecznym. Jej użytkowanie wyszło już 10 lat temu. Już 10 lat temu powinna być zamknięta. To była sala, która była zaadoptowana tylko na salę gimnastyczną. Oczywiście można udawać, że nie ma problemu. Jest. Ta sala już stoi, już dzisiaj dzieci będą z niej korzystały. 1 661 000, koszt dofinansowania 532 000. Budowa hali sportowej, widowiskowo-sportowej. Duża, piękna sala przy zespole ZPO numer 2, 6 173 000, dofinansowanie 1 243 000. I dzisiaj podpisana umowa na realizację następnej sali, bo nie spoczniemy, póki przy każdej szkole nie będzie nowoczesnej sali. To będzie oferta dla dzieci, młodzieży. Musimy dać im alternatywę tego innego spędzenia czasu, bardzo dobrego spędzenia czasu. Nie komputery, nie wykluczenia powodowane innymi rzeczami, nałogami i tak dalej. Sale gimnastyczne są tym elementem. Budowa targowiska miejskiego Mój Rynek. Oczywiście można zrobić szum medialny, że wypędza się, handlujących. Proszę Państwa, zostało stworzone nowoczesne targowisko. Pozyskaliśmy dofinansowanie 768 000 zł. Na ulicy nie ma już targowiska, jest w dobrym miejscu. Pozyskaliśmy pieniądze na dostęp dla internetu dla osób najbardziej potrzebujących. Osoby z grupami inwalidzkimi, ale także z rodziny wielodzietne. 156 komputerów z dostępem do internetu przez 5 lat. I to był wniosek, który był wartości e-inclusion miasta 1400, drugi 697, prawie 1 200 000. I to był w 100% dofinansowany ze środków unijnych. W 100%. Miasta tego nic nie kosztowało, oczywiście, wysiłek urzędników i pracowników Urzędu Miasta, którzy naprawdę przyłożyli się do tego. Modernizacja placów zabaw, radosna szkoła. Następny element. Proszę zobaczyć, naprawdę przy szkole podstawowej numer 1 i przy szkole podstawowej numer 3 jedna inwestycja wartości 189 000, druga 110. Oczywiście znowu dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Łączna wartość prawie 300 000 zł. Nowa energia dla Kraśnika, termomodernizacja. Czy Państwo, nie da się przejść koło przedszkoli, nie zauważają, że zmieniły swój wygląd? Te mury, które były odstraszały, są dzisiaj naprawdę pięknie wyglądającymi przedszkolami. Przy przedszkolu numer 1, 2, 3, 4 i znowu wartość inwestycji 2 161 000, wartość dofinansowania pozyskanych środków 642 000. I w końcu najnowsza inwestycja, która będzie w tym roku.
tutaj, gdzie jesteśmy, w tej sali, w tym domu kultury. Sala kinowa. Wymiana tych krzesełek, tego podłoża. Proszę Państwa, ta sala kinowa to relikt PRL-u lat 60. Ona jest w niezmienionej formie do tej pory. Pora tego zmieniać, bo zmienia się wszystko. Chcemy nie jeździć do Lublina. Mamy dzisiaj cyfrowy projektor. Możemy mieć filmy wszystkie, ale musi być dobra sala. Wygodnie musimy siedzieć w dobrym, estetycznym miejscu. Temu będzie służył remont sali kinowej w CKIP. 689 tysięcy, wartość dofinansowania 220 tysięcy. Proszę Państwa, wiele inwestycji, które czekają w blokach, które będą przeprowadzane w najbliższej kadencji. To będzie przebudowa Mosiru z bardzo energochłonnego obiektu, basenów. Musimy je zrobić na energooszczędne, które będą niwelować nam koszty utrzymania tych obiektów. Mamy ten projekt, opiewa na około 15 milionów, będziemy aplikować o środki zewnętrzne. Proszę Państwa, to są inwestycje, które w mieście zostały przeprowadzone realnie i nawet każdy oponent, który tutaj jest, może pójść zobaczyć je. Nie da się przejść i nie zauważyć tych inwestycji. Pozyskaliśmy bardzo dużo środków. W mieście realizowanych jest inwestycji na 100 milionów. 52 miliony pozyskanych środków zewnętrznych, oczywiście włączając w to spółki miejskie. Jeżeli ktoś to mówi, że to mało, to niech zobaczy sobie, ile było pozyskanych środków za okres 2006-2010, gdzie tych pieniędzy było o wiele więcej i można było dysponować tymi środkami. Ale Urząd Miasta to ciężka praca wielu pracowników. Ja z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez te 4 lata ze mną ciężko pracowali. Oczywiście imiennie podziękuję tylko moim zastępcom, którzy Jarosław Stawiarski, który tutaj ze mną jest, który wspiera mnie od samego początku mojego kandydowania, który dołączył do zespołu i włączył się w pracę na rzecz miasta. Dziękuję Zbigniewowi Dżugajowi, który jest odpowiedzialny za wiele inwestycji, bezpośrednio je nadzoruje. Dziękuję także panu Dubielowi, który przez rok czasu sprawował funkcję zastępcy. Ale to także rzesza pracowników, których nie widać, których państwo nie znacie i nie zobaczycie ich w telewizji, nawet w telewizji Kraśnik nie zobaczycie ich, bo to są ludzie, którzy ciężko pracują. Muszę powiedzieć, że w Kraśniku jest wspaniały zespół, który obsługuje te inwestycje. To jest ciężka praca obsłużyć te inwestycje, żeby przebiegały planowo, żeby nie były prostym językiem mówione zawalone. Urząd Miasta to także oszczędności. Od samego początku, kiedy zostałem burmistrzem miasta Kraśnika, zwracałem uwagę na oszczędności, które muszą być poczynione w samym Urzędzie Miasta. To nie rozpasłe biuro burmistrza, tylko zwykły sekretariat, gdzie pracuje teraz 2 osoby, jedna osoba plus druga na pół etatu. To nie burmistrz, który jeździ samochodami służbowymi. Samochodu służbowego burmistrz nie ma. Nie narzekam, absolutnie nie mówię to, żeby narzekać. Nie muszę mieć samochodu służbowego. Nie jest mi potrzebny. Koszty zmniejszone całkowicie w Urzędzie Miasta, funkcjonowanie. Proszę Państwa, nie byłem na żadnym szkoleniu przez 4 lata, bo kosztowne szkolenia mi nie odpowiadają. Szkoda pieniędzy, szkoda czasu. Lepiej zostać tutaj, dopilnować inwestycji, a czas wolny, który tak go mało jest, spędzić z rodziną. Jest tu moja żona, chciałbym ją serdecznie pozdrowić. Były wyjazdy kosztowne, wiemy o tym. Były narty za państwowe pieniądze, za pieniądze miejskie. Były wyjazdy skądinąd bardzo pewnie atrakcyjne. Dla mnie nie są atrakcją. Proszę Państwa, miasto Kraśnik to zmiana i zaproszenie mieszkańców
do partycypowania o losach, o przyszłości miasta. To, tak jak mówiłem, Rada Społeczna Biznesu, Rada Społeczna Sportu, gdzie sięgamy do informacji, do opinii. Zapraszamy mieszkańców do decydowania, do współdecydowania o losach Kraśnika, bo nie sam to wymyśliłem i nie w pełni się z tym zgadzam, jak głosiła dewiza poprzedniego burmistrza. Tylko jesteśmy mądrzy, jestem mądry waszą mądrością. Trzeba się tylko wsłuchiwać. Kraśnik to miasto wspierające rodziny wielodzietne. Karta 3+ dla rodzin wielodzietnych to wymierne korzyści. To dzisiaj dzieci mogą korzystać właśnie z tego Centrum Kultury i Promocji. Dzisiaj dzieci chodzą za darmo do kina z rodzin wielodzietnych, bo bilet kosztuje. Oczywiście to jest wyrzeczenie miasta, to są pieniądze, które pochodzą od nas z miasta. To korzystanie z MOSIR-u, korzystanie z MPK. Tak, na to jesteśmy przygotowani, żeby pomagać rodzinom wielodzietnym, bo o nich musimy zadbać. I chciałbym, żeby tak samo zadbało państwo o to. My się dołożymy w tej swojej skromności środków, których posiadamy. My staramy się, ile możemy, pomagać rodzinom wielodzietnym. To samo niech czyni państwo. Szkoły, edukacja w Kraśniku. Proszę państwa, znowu subwencje oświatowe, które pozyskujemy, są subwencjami, które nie wystarczają na funkcjonowanie na takim poziomie szkół, jakie my mamy tutaj w Kraśniku. Co roku dopłacamy 16 milionów złotych. To są pieniądze, które potencjalnie powinny zostać tutaj w Kraśniku, powinny być zainwestowane w inwestycje. My inwestujemy w dzieci i w młodzież, bo inaczej być nie może. Skoro państwo się nie wywiązuje z tego zadania, to my nie możemy powiedzieć, damy wam tyle, ile państwo wam daje. Wygospodarujemy te pieniądze i damy te pieniądze na dzieci, bo na dzieci nie szkoda pieniędzy, nie szkoda. Na wychowanie dzieci, na edukację dzieci to jest naprawdę potencjał, który będzie służył nam, z którego będziemy kiedyś w przyszłości korzystać. Wiele inicjatyw dla wszelkich grup społecznych. Tu jest dobrze seniorom, tu jest dobrze także dzieciom. Nad każdymi potrzebami pochylamy się. Mamy plany rozwoju miasta Kraśnika. Będzie tworzona nowa strategia. Strategia rozwoju miasta Kraśnika, do którego znowu zapraszamy państwa. Zapraszam mieszkańców Kraśnika, bo o tym, jak ma Kraśnik wyglądać, to my mamy decydować razem. Będziemy prowadzić konsultacje. Rozpocząłem konsultacje społeczne w tamtym roku, jeżeli chodzi o potrzeby budżetowe, o inwestycje w Kraśniku. I te inwestycje, które powstają tam gdzieś, najlepiej wsłuchać się w głos mieszkańców. Przyjść na każde spotkanie i apeluję do wszystkich państwa. Przychodźcie na te spotkania. To są naprawdę owocne spotkania, gdzie tam powstaje pomysł na funkcjonowanie miasta, na inwestycje. Tam się wsłuchuje, co jest potrzebne mieszkańcom miasta Kraśnika. I takie samo nie zrezygnujemy właśnie z takiej formy spotkań z państwem, gdzie będziemy razem wspólnie decydować o przyszłości miasta. Przebudowa ulicy Lubelskiej, Urzędowskiej, oczywiście potrzebna. Ale moja kadencja to nie tylko te sukcesy, o których mówię. I dzisiaj też mogę powiedzieć śmiało o rzeczach, które nie wyszły, które chciałem zrobić i które mam nadzieję, że dokończę w następnej kadencji. Jedna z nich to, przepraszam, mówię w cudzysłowie, obwodnica północy. Krótko mówiąc, to droga, która łączy ulicę Lubelską, łączyłaby, leciała wzdłuż torów kolejowych i wychodziła koło Marzenia, która by skomunikowała strefę ekonomiczną nam, która byłaby alternatywną drogą dla ulicy Urzędowskiej. Oczywiście to był minus. Minus był taki, że to Włodarczyk miał ten pomysł. Aczkolwiek chciałem się zrzec z tego pomysłu. Nie musiał to być mojego autorstwa pomysł.
Mógł to być każdego innego, tylko żeby ta obwodnica północy była rozpoczęta. Proszę Państwa, dwa lata codziennego dzwonienia do Urzędu Marszałkowskiego, spotkania się z marszałkiem, hetmanem. To jest dopiero arogancja władzy. Kiedy marszałek nie ma przez dwa lata czasu dla burmistrza miasta prawie 40-tysięcznego, żeby porozmawiać o ważnych rzeczach inwestycyjnych w Kraśniku. Jak to nazwać? Kiedy dowiaduje się, że był na spotkaniu partyjnym tutaj gdzieś w pobliskiej wsi czy w Kraśniku bywał, nie miał czasu spotkać się z burmistrzem, żeby porozmawiać nie o partyjnych rzeczach, a o rzeczach, które są potrzebne, o inwestycjach w Kraśniku, o wspieraniu pewnych przedsięwzięć. Nie miał czasu przez dwa lata. Kiedy go spotkałem, mówił: panie burmistrzu, proszę, niech sekretarka dzwoni, ale w tym tygodniu, nie w następnym, to ja już z jakiegoś wyjazdu wrócę. Sekretarka codziennie dzwoni i codziennie nie ma. A później mówienie o tym, że w Kraśniku nie jest potrzebna obwodnica, bo ulica Urzędowska jest bardzo dobra. Oczywiście, jak się przyjeżdża na zebrania partyjne późno w nocy, to ona nie jest zakorkowana. Może wystarcza wtedy. Proszę zobaczyć, jak ona wygląda, kiedy jest szczyt, zablokowana. Dzisiaj między jednym a drugim Kraśnikiem, tym samym Kraśnikiem, bo przecież jest jeden Kraśnik, trzeba niekiedy pół godziny dojeżdżać. Ale marszałek mówi, że nie jest potrzebna. I proszę Państwa, druga sprawa, którą trzeba wyjaśniać i trzeba mówić. To nie burmistrz miasta Kraśnika zlikwidował tory kolejowe. Tory kolejowe to jest własność fabryki. I fabryka łoży stocznych wyrwała tory z ziemi i sprzedała je jako złom. I to trzeba jasno mówić. Nie burmistrz miasta. Dzisiaj, gdzie oczywiście są pieniądze, będą pieniądze na rozwój sieci kolejowych, u nas w Kraśniku się wyrwało tory kolejowe. Wyrwało się, sprzedało się za 2 miliony, bo trzeba było poprawić finanse, bilans finansowy fabryki, żeby pokazać, że to jest spółka dobrze prosperująca, żeby później ją sprzedać za grosze. To jest właśnie polityka. Z tym się nie godzę. Jest... Po torach kolejowych został pas 30 metrów szerokości. Wzdłuż torów kolejowych jest zaprojektowana droga wojewódzka. Droga wojewódzka jest zaprojektowana. I dzisiaj nie może się państwo z państwem dorozumieć. Nie może się Skarb Państwa z Urzędem Marszałkowskim dorozumieć odnośnie przejęcia tego i zbudowania drogi, przynajmniej drogi na miejscu, gdzie były te tory. To byłoby jedyne usprawiedliwienie tego, że te tory zostały wyrwane. Ale czy one nie będą potrzebne w strefie? Oczywiście obwiniało się za to burmistrza, że burmistrz nie kupił tych torów, że burmistrz miał od fabryki kupić tory. To niby co ja miałem robić z tymi torami? Kolej miałem tam zakładać, przystanki kolejowe robić? Proszę Państwa, przyszłość miasta Kraśnika to przyszłość dzieci i młodzieży. To szkoły dobrze funkcjonujące. Cieszę się, że szkoła muzyczna, wczoraj byłem na rozpoczęciu, bardzo dobrze funkcjonuje. Że się powiększa swój asortyment, powiększa, rozwija się ta szkoła. Cieszę się. Cieszę się, że mamy ofertę dla dzieci i młodzieży. W następnym miesiącu, mam nadzieję, ruszy Uniwersytet Dziecięcy dla tych najmłodszych dzieci, żeby zarażać ich pasją nauki od samego początku. Miasto Kraśnik jest przyjaznym miastem. Mamy dużo do zrobienia. I dzisiejsza moja decyzja jest decyzją kandydowania. To decyzją, która każe mi znowu na nowo zdecydować się na ciężką pracę. Na ciężką pracę. A tak jak mówiłem, zespół wspaniały, umiemy pozyskiwać środki zewnętrzne. Nauczyliśmy się, dopracowaliśmy się wspaniałego zespołu. Pozyskujemy środki zewnętrzne. Każda spółka ma swój plan naprawczy. Każda jednostka z osobna ma swój plan naprawczy, wiemy, co mamy robić.
Oczywiście były zarzuty, że często zmieniamy dyrektorów, że co to jest, że dyrektorów, prezesów się zmienia. Tak, będą dotąd zmiany, póki nie będzie najlepszego prezesa, najlepszego dyrektora, który będzie gwarantował rozwój jednostki, rozwój firmy. Tak będzie. I to mówię z całą odpowiedzialnością, będą zmiany. Bo tutaj nie ma kolesiostwa, nie ma kolegi. Jeszcze jedno, chciałem powiedzieć, że mogę dyskutować ze wszystkimi o wszystkim. W sposób na argumenty. Natomiast jedno jest pewne i chciałbym Państwu tu powiedzieć, że złotówka z Urzędu Miasta nie zginęła. Możecie to powiedzieć wszystkim, kogo spotkacie. Nie zginęła ani jedna złotówka z Urzędu Miasta. I ktoś, kto by zdefraudował tą jedną złotówkę, nie ma dla niego miejsca w Urzędzie Miasta. Nie ma. Zero tolerancji dla takich rzeczy. Przeżyliśmy to już. Nie wracamy do tego. Zero tolerancji. Proszę Państwa, kiedy mamy przetargi na 50 milionów, my piszemy do CBA o ochronę. To my piszemy pisma o ochronę tych potężnych przetargów, bo ja nie wiem, chcę być bezpieczny, że tam się nic złego nie dzieje. Przecież czytamy o tej korupcji, o tym wszystkim, co się może dziać w całym kraju. Chcemy tego uniknąć. I na szczęście tego unikamy. Proszę Państwa, i na zakończenie. Chciałbym o jeszcze jednej rzeczy zaapelować z tego miejsca. Prowadźmy kampanię na argumenty. Nie zniżajmy się do tego, do plugastw, do oczerniania ludzi, bo żadne stanowisko, żadne ambicje, kogokolwiek nie są warte tego, żebyśmy ubliżali drugiemu człowiekowi. Tego nie wolno robić nam. My zachowujmy się przyzwoicie. Oczywiście można obczerniać, można wysyłać. Państwo odbieracie już pewnie ulotki najprzeróżniejsze, oczerniające mnie, moich pracowników. Nie uczestniczmy w tym, proszę o to. I apeluję do wszystkich moich przeciwników, tak mogę nazwać, którzy będą razem ze mną kandydować o stanowisko burmistrza. Dyskutujmy merytorycznie. Proszę, ja jestem gotowy dyskutować o każdej rzeczy, ale w sposób merytoryczny, ale nie w sposób inwektyw, oczerniania. Tak się nie robi. Jeszcze raz chciałbym serdecznie wszystkim podziękować. Chciałbym podziękować za zaufanie, jakim obdarzyliście mnie i powiedzieć jedno, że postaram się Państwa nie zawieść. Nie zawieść. Będę robił wszystko, a będzie mi przyświecało tylko dobro Kraśnika. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękujemy za to wspaniałe wystąpienie kandydata na burmistrza miasta Kraśnik. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł na Sejm RP, panią Elżbietę Kruk. Szanowni Państwo, w zasadzie po tym wystąpieniu pana burmistrza nie ma już nic do powiedzenia, prawda? Kraśniczanin z urodzenia, znający miasto i jego potrzeby, czujący je, to wszystko słyszeliśmy, prawda? Nie musi się za bardzo wsłuchiwać. To jest jego życie, to jest jego miasto i chciałoby się, abyśmy mieli takich kandydatów, takich przedstawicieli wszędzie. Mirosław Włodarczyk, burmistrz Kraśnika, kandydat na burmistrza, wygrał dlatego 4 lata temu, bo było widać, gwarantował, że motorze można mu zaufać, ale wygrał również dlatego, że Kraśnik przeżył już wtedy w pewnym sensie swoje taśmy prawdy za ówczesnego burmistrza z Platformy Obywatelskiej. Odkrył naturę tej władzy, którą dziś tak wyraźnie po tych taśmach widzą wszyscy Polacy. Kraśnik wówczas
Był znany, niestety przykro to stwierdzić, pisały o tym gazety, przekazywały te informacje media ogólnopolskie, ze skandali z podtekstem korupcyjnych. Symbolem nieodpowiedzialności, niegospodarności, marnotrawienia pieniędzy publicznych były słynne palmy nad Zalewem Kraśnickim, które w sposób oczywisty umarzły następnej, najbliższej zimy. Dlatego państwo, dlatego Kraśniczanie wybrali Mirosława Włodarczyka. Dziś, jestem przekonana, wybiorą go dlatego, że jest gospodarzem, że pokazał, że zależy mu na Kraśniku, że zależy mu na jego mieszkańcach, że dba o wszystkich od dzieci poprzez młodzież, rodziny wielodzietne, przedsiębiorców. Dziś wiadomo, że w Kraśniku jest pozytywna atmosfera dla przedsiębiorczości, dla przedsiębiorców. Między innymi poprzez zastosowanie zasady zero tolerancji dla korupcji i koniec z kolesiostwem. Dziś wiadomo, że w Kraśniku pojawiają się inwestycje. Dziś wiadomo, że Kraśnik ma perspektywę na rozwój, że ma gospodarza, co najistotniejsze. Czego byśmy chcieli wszyscy, żeby Polska miała też gospodarza, na co czekamy i mamy nadzieję, że te wybory jako te jedne z pierwszych w tym marszu wyborczym, który się rozpoczyna, bo teraz wybory samorządowe mamy, wyboru uzupełniającego do Senatu, za w następnym roku wybory do parlamentu i prezydenckie, że one doprowadzą do tego, że Kraśnik nadal będzie miał gospodarza, a Polska uzyska gospodarza, który będzie się o jej interesy troszczył. Słuchając pana burmistrza, jesteśmy tego pewni. Wiedząc, co zrobił, jesteśmy tego pewni. Panu burmistrzowi można zaufać. Należy mu zaufać i umożliwić kontynuowanie tej wspaniałej pracy dla Kraśnika i jego mieszkańców. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie teraz głosu pana posła na Sejm Rzeczpospolitej Polski, pan poseł Lech Sprawka. Witam państwa bardzo serdecznie. Nawiązując do wypowiedzi pana burmistrza Jarosława Stawiarskiego, który mówił o wypowiedzi pana Pałasińskiego, na polu edukacji, szczególnie tym finansowym, można by sobie zadać pytanie. Kto jest ten czysty, elegancki i przystojny, a kto jest ten brudny i obleśny? Bo proszę państwa, 4 lata, 2006, 2008, 2009 i 2010 i nadużycie w formie nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej 7,5 miliarda złotych. A następna ekipa musi to spłacać. I kto jest, miliona oczywiście, i kto w której sytuacji się znajduje. I szanowni państwo, ta pomyłka rzekoma no nie znajduje potwierdzenia, że tak powiem, w samej logice. Otóż nie znajdziecie państwo w Polsce gminy, która z tego powodu złego naliczenia liczby uczniów niepełnosprawnych, wykazania ich w statystyce SIO, czyli statystyce informacji oświatowej, żeby można było na taką kwotę się pomylić. 2 miliony średnio rocznie to jest pomyłka na ponad 10% należnej części oświatowej subwencji ogólnej. To się zdarza w wielu powiatach, ale one realizują zupełnie inne zadania. Stąd też to tylko wyborcom należy zostawić wybór, kto jest jaki w tej sytuacji. I chciałbym podkreślić, że mimo konieczności spłaty długów przy bardzo nieprzychylnej postawie Ministerstwa Edukacji i Ministerstwa Finansów, które nie chcą sprzyjać tym samorządom, które nie z własnej winy w tym momencie muszą ponosić ten ciężar, niestety nie ma zgody na jakieś dłuższe rozłożenie, na dłuższe raty tego typu spłat. Co oczywiście przy niedoszacowanej w ogóle części oświatowej subwencji ogólnej bardzo utrudnia prowadzenie polityki edukacyjnej, tej, która sprzyja przede wszystkim uzyskaniu jak najlepszych wyników kształcenia. Jak to wygląda w przypadku Kraśnika?
Proszę Państwa, sprawdziłem zarówno sprawdzian po szóstej klasie, jak i sprawdzian gimnazjalny. Otóż we wszystkich przypadkach, zarówno sprawdzianu po szóstej klasie, jak również w trzech częściach egzaminu gimnazjalnego, czyli części humanistycznej, przyrodniczo-matematycznej oraz w zakresie języków obcych, uczniowie kraśnickich miejskich szkół uzyskują wyniki powyżej średniej krajowej i są w czołówce w układzie gminnym w województwie lubelskim. Przykład 2014 roku. Średnia krajowa w sprawdzianie po szóstej klasie 25% i 80. W Kraśniku 26,1. W przypadku egzaminu gimnazjalnego, część humanistyczna. W kraju średni wynik 59%, w Kraśniku 61%. W przypadku matematyczno-przyrodniczej części średnio w kraju 50%, w Kraśniku 55,4%. W przypadku języków obcych średnio w kraju 67%, w Kraśniku 72,8%. Proszę Państwa, w tak trudnej sytuacji finansowej i przy takim froncie inwestycyjnym, jeśli chodzi o rozbudowę szkolnej bazy sportowej, o której mówił pan burmistrz, jest to naprawdę znakomity wynik. W powiecie to jest wahanie się pierwsze, drugie miejsce. Myślę, że druga kadencja pana burmistrza sprawi, że w województwie będziecie ścigać się z miastem Lublin. Bochełm na przykład jako duże miasto już w niektórych sprawdzianach Kraśnik prześcignął. Także życząc panu burmistrzowi reelekcji, życzę w ślad za tym kraśniczanom dalszego rozwoju na polu edukacji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Rzeczpospolitej Polskiej, doktora Grzegorza Czeleja. Jeżeli państwo pozwolicie, ja oddam głos jako pierwszemu mojemu szanownemu koledze, panu profesorowi. Bardzo proszę, panie profesorze. To nie ma znaczenia, kto pierwszy zabierze głos. Chciałem powiedzieć, no dziękuję w takim razie, honorując tak zwany porządek, prawda? Więc moja wizyta, proszę Państwa, w Kraśniku, to nie jest pierwszą wizytą. W ciągu tych ostatnich 4 lat byłem tutaj kilkakrotnie, będąc zapraszany przez aktualne władze Kraśnika, jak również przed pierwszą kadencją pana burmistrza Mirosława Włodarczyka. Jeszcze w czasie, kiedy nie byłem senatorem, jak dobrze pamiętam, udzielałem mu wsparcia, poparcia. Także cieszę się bardzo, iż miałem dobrą rękę, no ponieważ uważam, że w ciągu tych 4 bardzo trudnych lat, bo należy mieć na uwadze tak zwane otoczenie zewnętrzne, niekoniecznie przyjazne, czyli mam tutaj na uwadze władze samorządu wojewódzkiego, no reprezentowane w tej kadencji głównie przez koalicjantów Platformy Obywatelskiej PSL, no i oczywiście władze Urzędu Wojewódzkiego, wojewody reprezentowane przez koalicjanta głównego, jakim jest PO. Pomimo tych bardzo trudnych warunków zewnętrznych, pan burmistrz Mirosław Włodarczyk wiele powiedział, co zrobiono pozytywnego. Oczywiście można by było zrobić znacznie więcej, gdyby warunki zewnętrzne były bardziej sprzyjające. Wskazał również na problem taki bardzo istotny, któremu z uwagi na brak czasu nie poświęcił zbyt wiele uwagi, a mianowicie od wielu, wielu lat głównym pracodawcą, głównym zakładem będącym chlebodawcą dla
Kraśniczan i to nie tylko dla miasta, ale też okolic. Jest fabryka łożysk stocznych. Fabryka łożysk stocznych w Kraśniku w ostatnim okresie przeżywała bardzo ciężkie chwile. Została ona sprywatyzowana. Prywatyzacja, w ramach prywatyzacji została nabyta przez inwestora, no dość egzotycznego, jakim się okazała spółka państwowa pochodząca z Chińskiej Republiki Ludowej, a więc kraju, no taka prawda jest, nadal o ustroju, nie chcę powiedzieć archaicznym, ale ustroju komunistycznym. Wspólnie z kolegami senatorami, mam tutaj na uwadze i senatora Grzegorza Biereckiego, i senatora tutaj siedzącego obok, Grzegorza Czeleja, występowaliśmy z oświadczeniami, to jest odpowiednik interpelacji poselskich, zarówno do ministra Skarbu Państwa, jak i do prezesa Najwyższej Izby Kontroli, z szeregiem pytań. Na część tych pytań nie uzyskaliśmy do chwili obecnej odpowiedzi. Pan burmistrz wspominał natomiast o takich rzeczach, iż na przykład tory kolejowe bodajże na odcinku kilku czy kilkunastu kilometrów zostały sprzedane, zezłomowane. No z tego by wynikało, że raczej chyba ten inwestor nie ma zamiaru tutaj inwestować, tylko przejąć dorobek cały, kilkunastu pokoleń, przejąć know-how, no i wyprowadzić się. Takie słuchy mnie doszły, nie wiem ile to prawda, ale moi byli seminarzyści z Kulus, byli na stypendiach w Chinach, uczą się języka chińskiego i ponoć w tejże prowincji, to jest do sprawdzenia, budowane są podobne zakłady, które w perspektywie będą budować, będą produkować między innymi także łożyska. Także bardzo źle by się stało, gdyby te zakłady o tradycji przepięknej, bo trzeba powiedzieć, że fabryka łożysk stocznych powstała na bazie jeszcze zakładów zbrojeniowych, które zostały wybudowane w okresie II RP w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ja uważam i mam nadzieję, że moi koledzy, senatorzy z województwa lubelskiego tej kadencji, dajemy Państwu tutaj gwarancję, że ten proces tak zwanej prywatyzacji, który nie został jeszcze zakończony, on jest w toku, będzie monitorowany, a o najistotniejszych wydarzeniach, najistotniejszych informacjach, jakie będziemy otrzymywać, to na bieżąco będziemy przekazywać. Wreszcie chciałbym powiedzieć, iż pan Mirosław Włodarczyk, no, który ponownie będzie kandydował na burmistrza, no, te sukcesy, on wielokrotnie o tym wspominał, osiągnął dzięki doskonałej współpracy zarówno z pracownikami, jak i ze swoimi zastępcami. Ja nie mogę pominąć tutaj osoby wiceburmistrza, byłego starosty, byłego posła kolejnych kadencji, który przybliżył mnie kilka lat temu problemy ziemi kraśnickiej, czyli pana wiceburmistrza Jarosława Stawiarskiego, z którym jeszcze kiedy nie byłem senatorem, a byłem ekspertem, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego przedstawicielem komisji w nadzorze finansowym. Wspólnie pracowaliśmy w Komisji Finansów i Budżetu, ponieważ pan poseł w tych poprzednich kadencjach był bardzo aktywnym członkiem Komisji Finansów i Budżetów. Dlatego życzę temu duetowi sukcesu w zbliżających się wyborach. I mam nadzieję, że ten sukces zostanie osiągnięty, ponieważ ziemia kraśnicka już w poprzednich wyborach dała wyraz, iż popiera partię, która hołduje tym prawdziwym, patriotycznym, polskim wartościom. Dziękuję. Szanowni Państwo,
Popieram doktora Mirosława Włodarczyka jako kandydata na burmistrza miasta Kraśnika w najbliższych wyborach. Nie tylko dlatego, że w dotychczasowej pracy w tej kadencji był lepszym burmistrzem niż poprzedni, bo z całym szacunkiem, ale to nie jest wielka sztuka, ale dlatego, że pan burmistrz Mirosław Włodarczyk ma wizję Kraśnika i wie i czuje, jak miasto zmienić z korzyścią dla mieszkańców. Wychowałem się w Kraśniku, urodziłem się w Kraśniku i cała moja rodzina mieszka w Kraśniku i wiemy to na co dzień. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że wiele z przedsięwzięć, inwestycji i z działań nie można zauważyć czy dostrzec w pełni w ciągu 4 lat. Ponieważ większość działań to są działania długofalowe, których skutki będziemy widzieć w okresie dłuższym niż 4 lata. Dlatego druga kadencja da nam odpowiedź, jak skuteczne te działania, które zostały podjęte w pierwszej, okażą się jak skuteczne i dobre dla nas wszystkich mieszkańców. Dlatego tak istotne jest, aby dać szansę panu burmistrzowi na drugą kadencję, bo w pełni zobaczymy, w jaki sposób te pomysły, które wprowadził, będą skutkowały dla mieszkańców. Szanowni Państwo, w tych wyborach stoimy przed historyczną szansą wygrania jako połączona prawica. W lipcu tego roku premier Kaczyński doprowadził do połączenia wszystkich sił prawicowych. I po raz pierwszy idziemy do wyboru wielkim blokiem. Na naszych listach będą kandydaci od Jarosława Gowina, od Zbigniewa Ziobry, od Marka Jurka. Cała Zjednoczona Prawica daje wielką szansę na wygranie tych wyborów. Dlaczego to jest tak istotne? Ponieważ drugą silną władzą, czy najsilniejszą tutaj w każdym, ale nie tylko w naszym okręgu, ale w każdym są sejmiki wojewódzkie. To tam następuje podział środków. I chciałbym w kontekście Kraśnika i tego, co pan burmistrz mówił, przywołać przykład konferencji, którą miałem w kwietniu jako przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw dotyczącą innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Zarządów Platformy i PSL-u w ostatnich latach ponad 8 miliardów euro zostało przeznaczonych na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw z priorytetem innowacyjności. I gdy Państwo zerkniecie na tą konferencję, wyniki tego są przerażające. W tym zakresie polskie przedsiębiorstwa spadły na przedostatnie miejsce w Europie. Pod tym względem nasze przedsiębiorstwa są nawet za Bułgarią i Rumunią. Czyli z jednej strony mamy gigantyczne środki unijne z priorytetem innowacyjności, a z drugiej strony nasze prywatne przedsiębiorstwa spadają na przedostatnie miejsce w Europie. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że te środki są nieracjonalnie wykorzystywane. Dlatego te wybory samorządowe są ważne nie tylko w kontekście wyborów na właściwych ludzi, na burmistrzów, prezydentów, wójtów, ale to są bardzo ważne wybory, jako wybory do sejmiku, ponieważ tam te pieniądze są dzielone i one mogą być dzielone albo lepiej, albo gorzej. To złe zarządzanie wydawaniem środków unijnych na poziomie sejmików ma takie skutki. A jakie to ma dalsze konsekwencje? No takie, że nasza młodzież nie ma perspektyw rozwoju. Dlaczego nasi młodzi wyjeżdżają za granicę? Bo nie mają warunków. To te warunki samodzielnie nie stworzy, z całym szacunkiem, burmistrz Włodarczyk, ani żaden z burmistrzów, jeżeli nie będzie miał wsparcia na poziomie sejmiku wojewódzkiego. Natomiast to wszystko, o czym mówiłem, daje olbrzymią szansę na to, aby dokonać zmiany na poziomie sejmiku, aby ta,
takie osoby, tacy ludzie, którzy mają wizję rozwoju miast, jak burmistrz Włodarczyk, mieli wsparcie na poziomie sejmiku. Dlatego to jest tak ważne i apeluję do wszystkich Państwa o głosowanie na dotychczasowego burmistrza Mirosława Włodarczyka, ale również na naszą listę do sejmiku wojewódzkiego. Mam nadzieję, że obdarzycie Państwo Mirosława Włodarczyka zaufaniem i oddacie na niego swój głos. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, pana Marka Wojciechowskiego. Szanowni Państwo, w zasadzie dzisiaj już wszystko zostało powiedziane, dlatego chciałbym po raz kolejny zwrócić się do mieszkańców Kraśnika, do mieszkańców powiatu kraśnickiego i do mieszkańców regionu lubelskiego o to, aby w wyborach samorządowych 16 listopada głosowali na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na wszystkich szczeblach samorządu, bo szanowni Państwo, jest to niezwykle ważne, jaką Polskę wybierzemy w tym dniu. Czy wybierzemy Polskę, której orędownikiem jest Prawo i Sprawiedliwość, które opiera rozwój naszego kraju o zrównoważony rozwój w oparciu o między innymi takie miasta jak miasto Kraśnik, czy wybierzemy Polskę, której orędownikiem jest Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, które opiera rozwój naszego kraju o model polaryzacyjno-dyfuzyjny z pominięciem takich miast jak miasto Kraśnik w oparciu o duże ośrodki miejskie. Jak Państwo wiecie, obecny rząd zwija Polskę powiatową, usuwa instytucje służące mieszkańcom na poziomie powiatu, takie jak sądy, prokuratura, poczty polskie, Poczta Polska i tak dalej. Jest niezwykle ważne, o czym mówił pan senator Czelej, na kogo Państwo oddacie głos w najbliższych wyborach. Kto będzie marszałkiem województwa lubelskiego, również jest niezwykle ważne, bo rzeczywiście mamy do dyspozycji tylko w ramach regionalnego programu operacyjnego 2,23 miliarda euro, z czego ponad 50% jest właśnie na tworzenie nowych miejsc pracy, na tworzenie gospodarki opartej na wiedzy, na tworzenie produktów i usług innowacyjnych, które będą mogły w efektywny sposób konkurować na rynku regionalnym i na rynku krajowym. I dlatego jeszcze raz apeluję o oddanie głosu na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Wierzę, że dokonacie Państwo właściwego wyboru. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli są jakieś pytania do kandydata na burmistrza Prawa i Sprawiedliwości, pana Mirosława Włodarczyka, bądź do, czy ja myślę, że w ogóle do tylu liderów regionalnych Prawa i Sprawiedliwości pytań Państwo na pewno macie wiele. Ja myślę, że to, że pewnie odbędzie się w niedługim czasie podczas kampanii wyborczej jakieś dużo większe spotkanie. Natomiast dziś po pierwsze chciałbym, jeżeli czy dziennikarze, czy Państwo macie jakieś pytania, to rzeczywiście, jeżeli mogę prosić, dotyczące Kraśnika, bo na pewno są jakieś tam też inne. Jeżeli ktoś z Państwa ma pytanie, to bardzo proszę. To cieszymy się w takim razie, że... A, przepraszam, bardzo proszę. Oczywiście ten system jest na ukończeniu, na sesji październikowej będzie zgłoszona uchwała odnośnie tego systemu. Są dyskusje prowadzone, rozmawiałem dzisiaj z panem Gołosiem, Wojtkiem Gołosiem, który się tą sprawą zajmuje. Będzie na sesji październikowej przyjęta ta uchwała. Bardzo proszę. Właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Kiedy w 2010 roku stawałem do wyborów, choroba była oczywista, zdiagnozowana, myśmy ją mieli, nawiązując do uzdrowień Kraśnik. Natomiast ta choroba się okazała naprawdę chorobą bardzo ciężką i przewlekłą. Nie polegającą na tym, że to się wyleczy jak grypę czy anginę, czy nawet sama się wyleczy, tylko zaangażowania wielu, wielu specjalistów, którzy podejmą to. I to właśnie zrobiliśmy. I
ta rzesza ludzi, którzy pracują i to wielokierunkowe działanie w spółkach miejskich, w zakładach naszych, powoduje to, że ten proces naprawczy cały czas trwa. Także to nie jest kwestia dnia, dwóch, to jest ciągły proces. Nie spoczniemy, póki nie będzie funkcjonowało miasto jako bardzo dobrze funkcjonująca instytucja w ogóle. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma więcej pytań, chciałbym Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować, przedstawicielom dziennikarzy, dziękuję serdecznie mieszkańcom, ale dziękuję liderom Prawa i Sprawiedliwości z województwa lubelskiego, którzy bardzo często jadą do nas z Warszawy i różnych zakątków Polski za tą dzisiejszą wizytę, panowie senatorowie i państwo posłowie. Jeszcze na chwileczkę głos panu burmistrzowi Mirosławowi Włodarczykowi chciałem oddać. Proszę Państwa, ja już tak na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować z tego miejsca przede wszystkim gościom, którzy przyjechali tutaj. Jest mi bardzo miło, że wsparli mnie, że byli ze mną razem podczas podejmowania tej decyzji i wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. To jest bardzo miłe, bo zawsze można wspólnie wiele zrobić. W perspektywie tego, i dużego prawdopodobieństwa, że te osoby być może będą kiedyś ministrami, być może we władzach rządowych. Jest mi podwójnie miło, że będziemy mogli liczyć na dobrą i wspaniałą współpracę. Dziękuję Wam wszystkim, którzy przybyliście tutaj, żeby razem mnie tu wspierać. Jest mi bardzo miło, naprawdę nie mogę tego inaczej wyrazić, jak tylko słowem dziękuję.